Siema Głodomory, skoro jesteście na tym kanale, to na pewno dobrze mnie znacie. I wiecie, że ja ponad wszystko kocham boczek. Przygotowywać go w formie pieczonej, w formie smażonej czy gotowanej. Dzisiaj pokażę Wam fajny przepis na boczek po azjatycku, który jest bardzo prosty i szybki, a w smaku obłędny. Zacznę wszystko od przygotowania sosu. Potrzebuję 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki octu ryżowego, 2 łyżki oleju sezamowego, 2 łyżki cukru i 2 łyżki sezamu oraz sok z limonki. Wszystkie składniki teraz dokładnie mieszam i odstawiam na bok, a zajmę się w tym momencie bohaterem tego przepisu, tym pięknym boczkiem. Spójrzcie tylko, jaki on jest śliczny, różowiutki, on wręcz krzyczy, żeby go zjeść. Bardzo ważne, żeby nie było zbyt dużego przerostu tłuszczu, inaczej ten boczek będzie się długo smażył, a chodzi o to, żeby to było danie błyskawiczne. Boczek muszę pokroić. Kroję go w bardzo cienkie plastry. Boczek już gotowy do smażenia, przygotuję teraz pozostałe składniki, które wylądują na patelni. Czerwona cebula, papryczka chili i czosnek. Czas smażyć. Zanim przesmażę boczek, obtoczę go jeszcze w mące ryżowej, dzięki temu będzie turbo chrupiący. Tu bardzo ważna też jest jak najwyższa temperatura oleju, żeby ten boczek od razu po wrzuceniu zaczął skwierczeć. Czy słyszycie, jak ten boczuś skwierczy? Ja kocham taką muzykę, mógłbym normalnie tańczyć do tego. Do tego przerumienionego boczusiu dorzucam teraz pozostałe składniki. A pod koniec smażenia dorzucam jeszcze słodki groszek. A dodaję go specjalnie na samym końcu, żeby on też nie stracił koloru, żeby był jaskrawo zielony, gdy nałożę go na talerz. Doleję jeszcze teraz ten sos, który wcześniej robiłem i boczek mam gotowy. Mąka, w której obtoczyłem boczek, spowodowała, że ten sos bardzo szybko zgęstniał. Właściwie to już mogę wyłączyć i zająć się dodatkiem, pyszną kapustką. Tą pyszną suróweczkę w azjatyckim stylu przygotuję z włoskiej kapusty. Najpierw pozbawię ją tych niepotrzebnych liści, po czym pokroję ją na takie właściwie można powiedzieć steki. I teraz kapustę drobno poszatkuję. Kapusta musi być jak najdrobniej posiekana, dzięki temu łatwo połączy się z pozostałymi składnikami. Dotrę do niej jeszcze świeżej marchewki. A smaku mojej sałatce nada cukier puder, którego dodaję dosłownie szczyptę. Japoński, piekielnie ostry czerwony pieprz. Szczypta soli, ona sprawi, że kapusta i marchewka fajnie zmiękną. Jeszcze chlust octu spirytusowego. Kilka listków pachnącej kolendry, która oczywiście w 100% kojarzy się z kuchnią azjatycką. A teraz wszystko należy wymieszać, a właściwie to nawet pozgniatać delikatnie w dłoniach, żeby kapusta puściła sok. Jak to nieziemsko pachnie, coś niesamowitego, ja już mam ochotę na to po prostu rzucić. I te kolory, ten zielony groszek i czerwona papryka od razu zachęcają do jedzenia. Na wierzch jeszcze tego pysznego dania rzucę kilka listków kolendry i moje ukochane, chrupiące, lekko podprażone orzeszki ziemne. O. I na koniec jeszcze odrobina surówki. Jakie to jest pyszne, lekko słone, lekko kwaśne, na końcu konkretnie ostre, a suróweczka nada orzeźwienia. Jeśli podoba Wam się ten przepis, to koniecznie subskrybujcie kanał, bo będę wrzucał jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych przepisów.